dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki, a my rozpoczynamy nasz cotygodniowy program, w którym podsumowujemy sytuację z ostatnich pięciu sesji na rynkach giełdowych. Spoglądamy na giełdy nie tylko polską, niemiecką czy inne europejskie, ale spoglądamy także w nieco szerszym kontekście na giełdę azjatycką. Sprawdzamy co działo się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i tutaj nie działo się mało i ten oto jegomość, który widnieje teraz na środku państwa ekranów Powiedział wiele ciekawych rzeczy podczas swojego wystąpienia w ostatnich dniach i te właśnie rzeczy, które zostały powiedziane wpłynęły na mocne ruchy przede wszystkim na parkiecie w Stanach Zjednoczonych standardowo w naszym programie rozpoczniemy od takich kilku ciekawych informacji komunikatów z ostatniego tygodnia a następnie przeniesiemy się do analizy wybranych indeksów spółek spojrzymy też na kilka Kryptowalut. No, oczywiście, będziemy spoglądać na notowania na platformie ex ante, na której właśnie spoglądamy za każdym razem w tym programie na wykresy. Platformia, platforma daje dostęp do prawie jednego miliona instrumentów finansowych, kontraktów, opcji, akcji, ETF-ów, kryptowalut, walut. No i naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, a tymczasem przechodzimy już do istotnych informacji. Na początku Chciałbym właśnie powiedzieć o tym, co w mojej opinii jest najważniejsze, czyli. Informacja, która zatrzęsła rynkiem dosłownie w okolicach godziny 19.30 podczas sesji, kiedy czekaliśmy na przemówienie Jeroma Powella, podczas wystąpienia i w trakcie właśnie spotkania on wypowiedział się, że najprawdopodobniej stopy procentowe w grudniu nie będą rosły tak szybko jak w pozostałych, w poprzednich czterech okresach, kiedy mieliśmy te wzrost o 75 punktów bazowych, czyli 0, 75%, no i tutaj nie było powiedziane dokładnie, konkretnie jaki to będzie wzrost, ale było y, użyte pojęcie niższy, mniejszy od tych poprzednich, więc no z automatu jako, że ten interwał zakładamy sobie co 25 punktów bazowych, że to może być 50 punktów bazowych, no a rynek po ostatnich odczytach y, cały czas zakładał, że to może być jeszcze 75, w tej chwili odsetek wzrósł do blisko, blisko 80% osób, które zakładają, że to będzie wzrost na poziomie 50 punktów bazowych. Taki negatywny czynnik to to, że może się okazać, że tempo podwyżek owszem zwolni. Natomiast czas ich czas trwania właśnie tych podwyżek tego, tego czasu właśnie. Te, tego, tych, tych właśnie miesięcy z, z kolejnymi posiedzeniami, kiedy podwyżki będą mieć miejsce, być może zostanie wydłużony. Te wzrosty przyczyniły się do dynamicznych ruchów przede wszystkim na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. S&P na zamknięciu sesji zyskał o 3%, natomiast Nasdaq Composite kończył sesję zyskując 4,4%. Podobnie zyskiwał Nasdaq 100, tam chyba nawet 4-5% byliśmy na plusie. I tutaj cytat, jest sens, by złagodzić tempo podwyżek stóp procentowych, gdy zbliżamy się do poziomu, który wystarczy do obniżenia inflacji, czas na złagodzenie tempa podwyżek, stóp może nadejść już na grudniowym posiedzeniu. Więc to wszystko spekulacje, predykcje, tutaj nie ma konkretów. Jak, jak, jak sam właśnie przed momentem przeczytałem, zacytowałem, może nadejść na grudniowym posiedzeniu. Tutaj nikt nie postanowił nic, czekajmy do mniej więcej połowy grudnia i wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Natomiast po tym dynamicznym środowisku Nowym wzroście, we wtore, przepraszam, w czwartek przyszła pora na już takie umiarkowane ruchy, bez większej zmienności, nieznaczny spadek na otwarciu na zamknięciu blisko zera, no ale przyszła sesja piątkowa. No i sesja piątkowa przyniosła po raz kolejny dużą zmienność w Stanach Zjednoczonych, natomiast zmienność taką, której nie chcielibyśmy raczej oglądać, bo są to spadki. Czekaliśmy na dane o godzinie 14.30: miały być publikowane payrollsy, dane o bezrobociu. No i te dane pozytywnie zaskoczyły. Ktoś by powiedział, że no skoro pozytywnie zaskoczyły rynek, no to znaczy, że na rynku powinno być dobrze. I skąd te spadki? Natomiast, akurat w kontekście tych decyzji o podwyższaniu stóp procentowych, musimy rozważać to w ten sposób, że im. Lepiej, tym gorzej. Nie pierwszy raz już o tym mówię, no ale wydaje mi się, że rynek reaguje cały czas nieco zbyt mocno, dlatego że choćby te ostatnie dane o poziomie inflacji CPI, później PPI, o tych dynamicznych, znacznych spadkach właśnie w Stanach Zjednoczonych i nawet o odczytach poniżej już zakładającego spadek konsensusu, powinny jednak zwiększyć prawdopodobieństwo, że ta kolejna podwyżka będzie niższa od poprzednich. A tymczasem piątkowa sesja przebiega. Pod znakiem koloru czerwonego. Stopa bezrobocia nie zaskoczyła tam, zgodnie z oczekiwaniami, mamy 3,7%, natomiast zaskoczyła liczba etatów w sektorach pozarolniczych. No i tutaj rynek zakładał, konsensus rynkowy zakładał, że będzie to wzrost zatrudnienia około 200 tysięcy, a tymczasem odczyt pokazał 263 tysiące więcej niż miesiąc wcześniej, a więc rynek pracy nie spowolnił rynek pracy cały czas ma się dobrze, więc więc w teorii miejsca do tego dalszego dynamicznego podnoszenia stóp procentowych nie brakuje, ale z drugiej strony, jeżeli inflacja rzeczywiście wyhamowała wzrost cen, spowolnił, no to po co te stopy procentowe aż tak mocno podnosić? Co może się okazać, że za 2-3-4 miesiące będzie ta decyzja Komentowana w ten sposób, że można było jednak spowolnić te podwyżki, bo doprowadziliśmy do znacznego spowolnienia gospodarczego, którego być nie powinno. No więc yy, tak ten odczyt się kształtował i został odebrany negatywnie przez rynek. A kontrakty w okolicach 14.30 na indeksy w Stanach Zjednoczonych z okolic zera zanurkowały na mniej więcej 1,5% spadki. Natomiast indeksy już po rozpoczęciu sesji te spadki nie odrabiały. Mieliśmy także dane dotyczące inflacji w Polsce. Oczywiście to nie są te dane ostateczne, to tylko szybki szacunek przygotowany przez GUS, z którym co miesiąc możemy się zapoznać przed publikacją tego ostatecznego oficjalnego odczytu. No i 17,4% to dobry odczyt. W końcu przyszła pora na mocny spadek, choć no, te kilka dziesiątych punkta procentowego, ktoś powie, że to jest niedużo na poziomach 17-18%, ale jednak spadek jest widoczny i przede wszystkim jest to spadek, a niekoniecznie wzrost do tych poziomów, których się bardzo mocno obawialiśmy, do tych rejonów 20%, więc tym bardziej wydaje się, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej, której przedstawiciel pan Glapiński ostatnio zakomunikował, brak, kolejny brak Podwyżek 100%, mimo że konsensus zakładał jednak tę podwyżkę o 25 punktów do 7%, patrząc na stopę referencyjną, pokazuje, że to była decyzja. Przynajmniej na ten moment wydaje się dobra i taka, która no przynajmniej niczego, niczego tutaj nie popsuje, a mogliśmy zakładać, że może być różnie. Przejdźmy jeszcze tak na szybko do zestawienia indeksów S&P 500, kolor niebieski kolor pomarańczowy, niemiecki DAX i kolor zielony tutaj indeks Nikkei 225, spoglądając na zagranicę no sytuacja wygląda powiedzmy nieźle, lepiej na Stanach Zjednoczonych niż na pozostałych rynkach przede wszystkim to wybicie Środowe. tutaj pozwoliło na oderwanie się, odrobienie straty później oderwanie się od DAXa czy od Nikei. no a teraz y, cały czas utrzymujemy postawę nieco nieco lepszą od tych dwóch indeksów jeżeli byśmy sobie tutaj mieli WIG20 no zestawić, on podążał bardzo podobnie w tym tygodniu do, do DAXa, chociaż no ta końcówka tygodnia nie była najszczęśliwsza bo jednak y, obserwowaliśmy oddanie całego czwartkowego wzrostu, gdzie WIG20 zyskał 1,7 a w piątek y, no właśnie 1,718% indeks stracił. Dobrze, przejdźmy do indeksów, do akcji. Spójrzmy także na kryptowaluty, ale to wszystko po kolei. Rozpoczniemy standardowo od S&P 500. Widzimy tutaj to cofnięcie po dynamicznym rajdzie, który miał miejsce właśnie podczas ostatniej sesji listopada 4100. Praktycznie sprawdziliśmy 4100. Sprawdziliśmy podczas sesji czwartkowej kolejnej, ale ta sesja już dynamicznego wzrostu nie przyniosła, bardziej takie taką realizacją zysków, zamykanie pozycji właśnie na akcjach, które mocno podrożały w środę. No i piątek to już cofnięcie od się od tego pułapu 400, od tego też kluczowego poziomu oporu, o którym mówiliśmy w ostatnim czasie, który to miał być w tym tygodniu przetestowany, i praktycznie no, nam nic już tutaj nie zabrakło, bo podczas sesji czwartkowej do 400 dobiliśmy, a więc cel zrealizowany. Wydaje się jednak, że to nie wszystko, jest, jeżeli chodzi o kupujących, jeżeli chodzi o byki, o inwestorów, którzy zarabiają na wzrostach. Wydaje się, że te wzrosty mogą się jeszcze rozpędzić w końcówce roku i jest realna szansa na rajd świętego. Mikołaja na rynkach, którzy, który, jeżeli miałby być poniekąd powtórzeniem sytuacji z ubiegłego roku, powinien zacząć się bezpośrednio po Bożym Narodzeniu w tym tygodniu, między Bożym Narodzeniem a, a Nowym Rokiem i później, jeżeli wszystko miałoby pójść zgodnie z, z tym, co działo się w 2021. To to 22, że w zasadzie to ten ruch powinien potrwać do połowy stycznia. Tak było 12 miesięcy temu. Czy powtórkę z rozrywki będziemy obserwować? Nie jest to wykluczone. Przygotowanie do raju świętego Mikołaja w mojej opinii trwa w najlepsze, no bo jednak te... Rynki poza tym jednorazowym wybiciem Stanów Zjednoczonych konsolidują, a kurs porusza się w prawo na wykresie tych głównych indeksów. Zobaczmy na kilka spółek. Może weźmy sobie Amazona z właśnie Nasdaq'a na początek. Kurs w ostatnim tygodniu nie zanotował jakiejś mocnej zmienności. Cały czas utrzymujemy rejony 94, 95 dolarów. Cały czas brakuje paliwa do tego, żeby wspiąć się w rejony 100 dolarów, a zatem wrócić w Rejony tej, tej, tych szczytów, które w połowie, w, pierwszej, w końcówce pierwszej połowy listopada były odnotowane, tam nawet podczas tej jednej sesji z mocnym wybiciem 104 dolary były sprawdzone, ale to tylko tak na chwilę. No i teraz bardziej takim poziomem, wydaje się, miarodajnym jest okolica właśnie 94,95. Poziom tej konsolidacji z dolnym ograniczeniem w rejonach 92 dolarów. Niewykluczone, że walory Amazona przed potencjalną wspinaczką Powrotem do wzrostów, będą próbować jeszcze lokalne dołki testować, zaliczyć takie podwójne dno na wykresie w okolicach 85, 6 nawet dolarów. Tak czy inaczej, to nie jest duża różnica na kursie, bo tak naprawdę te dolne, górne widełki to 10 dolarów, 10%. To nie jest dużo, patrząc na to, że jesteśmy po spadku. Na poziomie 33% i potrzeba 50% wzrostu, aby wrócić do szczytów z sierpnia tego roku. A więc, w sytuacji, w której te wzrosty by się nam na dobre tutaj rozpędziły po ewentualnym jeszcze cofnięciu do lokalnych dołków, wydaje się, że nie będziemy tutaj mówić o 100 dolarach, tylko przynajmniej o zasięgu wzrostu w kierunku 120 dolarów. Zobaczmy, co słychać na walorach spółki Netflix. Teraz czas zimowy, wydaje mi się, że taki sprzyjający kupowaniu właśnie, Nowych licencji, subskrypcji, aby mieć dostęp do filmów, seriali, aby mieć co robić podczas tych zimowych wieczorów, właśnie czy przy kominku, czy przy grzejniku, a może przy świeczce, no, w zależności kto co, kto co lubi, kto jak lubi swoje filmy ulubione i seriale oglądać. Natomiast jesteśmy w trakcie kolejnej fali wzrostów. Netflix zgodnie z oczekiwaniami zakończył korektę, zatrzymał się na poziomie wyższym od poprzedniego dołka, czyli tutaj w rejonach 275 do. Dolarów, zakończyliśmy korektę i kurs udał się w ostatnich trzech dniach w rejonie 320 dolarów, a zatem ostatnie szczyty również pokonane. Natomiast wydaje się, że 320-325 to może być lokalny poziom oporu, który te wzrosty realnie tutaj może zatrzymać. Uważałbym na tych właśnie poziomach, bo bardzo ryzykowne tutaj otwieranie pozycji długich po tak dynamicznym wybiciu tutaj jest, bo przecież mamy do czynienia z wzrostem na poziomie no jakieś 13-14%, więc jeżeli już to bardziej rozważałbym pozycję krótką z rejonu właśnie 320-325 dolarów. Zobaczmy na indeks Nikkei, co słychać w Japonii, co słychać na tym azjatyckim indeksie, proszę tylko chwilkę cierpliwości, wyszukam sobie tutaj właśnie nasze indeksy, ok, mamy Nikkei 225, indeks zaliczył mocne cofnięcie podczas sesji, Ostatniej w tym tygodniu i zanurkował o około 500 punktów. Nie udało się pokonać szczytu w rejonach 28.500. No to przyszła pora na mocne, dynamiczne cofnięcie, które no ostatecznie można powiedzieć zostało odebrane przez rynek w Polsce jako sygnał pro-spadkowy. Ale już na przykład, patrząc na piątkową sesję, to zaraz będziemy omawiać i niemieckiego DAX-a, to cofnięcie na Nikkei zupełnie nie było znaczące i zupełnie rynek rynek na nie nie spoglądał, a kontrakty i indeks zyskiwały na wartości. Wydaje się, że to okazja, to okazja do otwierania pozycji długich. Ta korekta, cofnięcie pokazuje ewidentne przegrzanie już po tych wzrostach i to, że rynek próbuje się nieco lepiej przygotować na ruchy powyżej 28300 na pokonanie tej strefy 28300-28500, której to pokonanie powinno nam już nawet w krótkim terminie dawać szansę na ruch nawet w kierunku 29200 w kierunku szczyt które na wykresie mieliśmy w połowie sierpnia tego roku. No i weźmy już wywołany do tablicy DAX. Zobaczmy, jak. Tutaj prezentuje się sytuacja na niemieckim indeksie. Generalnie to wieje nudą już od mniej więcej trzech tygodni, dlatego że indeks utrzymuje rejony między 14,200 a 14,500, 14,550. Poza jakimiś nieznacznymi ruchami w jednym lub drugim kierunku, no to ten kanał konsolidacyjny, gdzie różnica między minimum a maksimum to około 2% jest utrzymywany. No i też w sumie nie ma się co dziwić, jesteśmy bardzo blisko lokalnego Oporu, który jest tutaj w okolicach 14800 ulokowany, zresztą codziennie ten poziom też omawiamy niemieckiego DAXA w naszych programach O Global Connect, codziennie o godzinie 10 na antenie Kompari Grinki. No i wydaje się, że DAX przygotowany jak najbardziej do tego wybicia jest przygotowany do rajdu Świętego Mikołaja. Oczywiście ruch do 14800 to, to nie będzie rajd Świętego Mikołaja, to będą takie przygrywki, preludium mocniejszego wzrostu, bo jeżeli tutaj mielibyśmy mówić o rajdzie Świętego Mikołaja no to DAX musiałby wracać w rejony 16 tysięcy punktów, 16-16,300, czyli w rejony tych dwóch wież, dwóch szczytów, które miały miejsce na początku 2022 roku i w końcówce listopada ubiegłego roku tutaj właśnie ten rajd wzrostowy widzimy, który można by też nazwać rajdem Świętego Mikołaja, który trwał od 20 grudnia do 6 stycznia, właśnie na przełomie 21 2022 roku. Czy tym razem podobny ruch jest możliwy? Wcale nie wykluczone, skoro po tak dynamicznym rajdzie, wzrostowym z rejonu 12 tysięcy punktów nie przyszła pora nawet na 10% korektę, nawet 6-7% korektę tutaj cofnięcie to było maksymalnie 2-3%. Zobaczmy może na walory jakiejś spółki z niemieckiego DAXA. Weźmy sobie może walory Mercedes, właśnie, które notowane są nie tylko na giełdzie niemieckiej, bo tak jak widzimy tutaj na tych spółkach, które zostały tutaj wyszukane właśnie z giełd innych, no tak jak powiedziałem, tych, tych instrumentów finansowych na Exante jest naprawdę dużo. Mamy z londyńskiej giełdy papierów wartościowych, instrumenty, mamy z giełdy w Mediolanie również. tutaj Mercedes-Benz Group. Natomiast my weźmy ten z giełdy niemieckiej Mercedes po ostatnim takim krótkotrwałym pump and dump po podbiciu 10 z 60 do 66 euro i po spadku do tego punktu bazowego wydaje się, że ponownie wraca do, do gry i ponownie w krótkim terminie będzie najprawdopodobniej testował właśnie tę okolicę, tę okolicę, która została ustanowiona tutaj jako lokalny szczyt, najpierw w połowie listopada, następnie podczas sesji 1 grudnia już sprawdziliśmy, natomiast no sesja piątkowa to nieznaczna korekta, cofnięcie do tych 64 euro. Euro, ale niewykluczone, że te lokalne szczyty będą pokonywane i tutaj lokalny opór moglibyśmy sobie zaznaczyć na y, okolicy poziomu, który został y, zaliczony na początku czerwca i to okolica 68 euro. Na razie nie mierzmy jakoś bardzo wysoko, nie celujmy wysoko. Najpierw padałoby te lokalne szczyty pokonać, wzbić się w rejony 68 euro, a później zastanowimy się, co dalej 68 euro to cel na nowy y, tydzień dla walorów y, Mercedesa. Zobaczmy na nasz polski park. Zobaczmy na, na sytuację na Wigu 20, jak tutaj. To wszystko wyglądało. Kurs, no, cały czas nie może wybić z tej strefy w rejonach 1700-1760 punktów, z taką obserwacją odstającą z 15 listopada, kiedy do 1785 się zbliżyliśmy, a więc ruchy w takim przedziale plus minus 3%. Bardzo podobnie to wygląda jak na DAX-ie. Tutaj również po tym potężnym rajdzie wzrostowym, korekta, która się pojawiła, miała niewielką skalę. To było jakieś 5-6% po wcześniejszym ruchu 30% to przygotowanie w mojej opinii do ruchu na północ, do kontynuacji tego impulsu wzrostowego, który z rejonu, z rejonu 1330 został zainicjowany, no i być może jeszcze w tym roku będziemy spoglądać w okolice 1860-1880, a więc od bieżącego pułapu zakładalibyśmy ruch w kierunku, no do tego, do tego poziomu ruchy o 100, około 50 punktów, 130-150, czyli plus minus 10. 10%. Dzieje się sporo na walorach Allegro, które poruszają się jak po sinusoidzie na, na wykresie, co zresztą teraz będzie. Widoczne w ostatnim czasie góra, dół, góra, dół. Ostatnio testowaliśmy istotne wsparcie w okolicach 23 zł. Spory odpis, który wpłynął na wyniki za trzeci kwartał, przez co spółka pokazała w tym okresie stratę, a koniec końców nie byłoby wcale tak źle. Natomiast no, wydaje się, że tutaj wiele będzie zależeć od tego, jak będzie radzić sobie Amazon, jak będzie radzić sobie Alibaba, czyli ci duzi gracze, którzy poniekąd, którzy poniekąd są konkurentami na rynku globalnym dla naszego polskiego sprzedawcy, dla naszego polskiego detalisty. Dla właśnie Allegro. Wydaje się, że przed nami czas dobry dla spółki. Przecież za nami czarny piątek. Za nami też czas, no może nie za nami jeszcze, w zasadzie w trakcie teraz czas wzmożonych zakupów właśnie w kanałach e-commerce związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Jeszcze wcześniej przecież Mikołaj, święta Bożego Narodzenia, nowy rok. No a komu się chce wychodzić do sklepu, skoro wszystkie rzeczy w zasadzie na Allegro można kupić? Więc spodziewamy się, że czwarty kwartał będzie dobry. No, ale do wyników ze czwarty kwartał przecież jeszcze pozostało ponad miesiąc czasu. Dlatego, przed tym potencjalnym ruchem na północ, myślę, że korekta może tutaj się nieco pogłębić na walorach Allegro, i niewykluczone, że nawet w okolice 20 zł kurs będzie spadał. Co słychać na rynku kryptowalut? Weźmy sobie bitcoina do dolara na początek na tapetę. Kurs po trwającej kilkanaście sesji konsolidacji w rejonach 16 tysięcy dolarów, nieznacznie odbija w środę w ramach wzrostów na rynkach. Również Bitcoin odbił, odbił do okolic 17,200, a więc no, to niebezpieczeństwo zażegnane na ten moment wybicia istotnych wsparć i zejścia w kierunku lokalnych dołków, a nawet bliżej 14 tysięcy dolarów. To oczywiście niewykluczone, że problemy z dużą giełdą nie przyniosą problemów także na innych giełdach. i Koniec końców nie przyniosą wyprzedaży na rynku krypto, natomiast no, coraz częściej pojawiają się takie opinie, jakoby cykl spadków na tej kryptowalucie miał się już kończyć i jakoby tylko dobre miało już tutaj przyjść. Natomiast ja ten ruch, który obserwujemy, zestawiłbym sobie choćby z ruchem, który obserwowaliśmy, no właśnie tutaj, w trakcie tych kolejnych pięterek, jak ja to nazywam, czyli po dynamicznych spadkach przyszła pora na takie właśnie ruchy w prawo, trwające kilkadziesiąt sesji, gdzie kurs no czasem był wyżej o 15% dołka, czasem był na poziomach dołka, ale bez istotnego trendu. Natomiast jak przyszło co do czego i jak rynek już, jak odpowiednia ilość właśnie instrumentów się, mówiąc kolokwialnie, przemieliła, przychodziła pora na kontynuację ruchu w kierunku, który został wyznaczony już wcześniej przez trend. I tym razem, no tutaj kierunek południowy jest wyznaczony, nie ma co dyskutować. I jeżeli tutaj nic z tego istotnego się nie zmieni, to cały czas spodziewamy się zejścia do niższych pułapów właśnie na, na Bitcoinie. I zobaczmy jeszcze na koniec Ethereum. Jak tu prezentuje się sytuacja Ethereum do dolara? Duża korelacja z kursem Bitcoina. Kurs po zejściu w rejony 1080-70 dolarów również odbił i to zdecydowanie bardziej niż Bitcoin, bo tutaj 20% odbicie, już 1300 testujemy w ostatnich dniach, i to też jest takie, w mojej opinii, górne ograniczenie w trakcie tej konsolidacji, które nie powinno być przełamane. Jeżeli rzeczywiście mamy spodziewać się tego ruchu na południe i zejścia w kierunku lokalnych dołków, nawet w kierunku 800 dolarów, jeżeli natomiast udałoby się ten poziom 1300 pokonać i zacząć stopniowo odrabiać tę stratę i wracać w rejony 1500-1600 dolarów, wtedy no, trzeba będzie jednak odłożyć w czasie. W to możliwe cofnięcie o kolejne kilkadziesiąt procent i trzeba będzie jednak zmienić nastawienie do Ethereum na to pro wzrostowe. No oczywiście nie tylko do Ethereum, bo wtedy nastawienie do Bitcoina też zmienimy. Co by nie mówić, Bitcoin wyznacza trendy na rynku szeroko pojętym kryptowalut, altcoinów i jeszcze wszystkich innych produktów, właśnie z tym. Rynkiem związanych. Bardzo wszystkim dziękuję za obecność, za liczne obejrzenie tego materiału. A my słyszymy się oczywiście już za tydzień w bardzo podobnym materiale z podsumowaniem tygodnia na rynkach, właśnie razem z Exante. Zachęcam do tego, aby zostawić kciuk w górę pod tym materiałem, komentarz dla zasięgów i oczywiście subskrypcję kanału. Życzę udanego weekendu, pozdrawiam i do usłyszenia. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.